widoku, a widzieć to, co chcę powiedzieć. Taki pierwszy slajd, ponieważ nie lubię, gdy sprzedawca Volkswagena jeździ Hondo. Tak? To dlatego też mówię o tym, że ja prowadzę biznes w oprarciu o wolne, otwarte oprogramowanie. Ja wdrażam te Linuxy w firmach. Ja używam Linuxa na swoim komputerze. To nie Linux był przyczyną problemów naszych z projektorem, tylko sam projektor. Należało go po prostu wyłączyć i włączyć. I bardzo nie lubię, kiedy ludzie, którzy sprzedają coś, to tak naprawdę używają zupełnie czego innego, bo są dla mnie no, mało jacyś, jak to powiedzieć, może znaleźć wiarygodni. Tak, dobrze. O, dziękuję bardzo za podpowiedź, bo często niestety gubię pewne słowa. Więc żeby być wiarygodnym, to używam tego samego, co proponuję moim klientom. To jest podstawa prowadzenia biznesu. A to, że Linux może być używany w biznesie, to może być po prostu i tyle. Słuchajcie, o czym powiem dzisiaj? Dzisiaj powiem króciutko o historii wolnego, otwartego oprogramowania, czyli jak to się zaczęło. Takie wprowadzenie, no potrzeba od czegoś zacząć. Powiem o modelach biznesowych możliwych z wolnym i otwartym oprogramowaniem. Tutaj jest to bardzo taka wiedza teoretyczna, w związku z powyższym ja się przygotowałem, mam wydrukowany cały na ten temat artykuł i go przeczytam wam, żeby nie było, że nie mówię nic poważnego i mądrego, bo osobiście, może to jest i mądre, ale ja robię trochę inaczej, ponieważ ja robię, praktycznie używam wolnego, otwartego oprogramowania w firmach i wykorzystuję wolne i otwarte oprogramowanie do zarabiania. Wykorzystuję do tego, żeby po prostu firmę prowadzić samemu sobie, nawet gdybym chciał sprzedawać samochody Volkswageny, które bardzo lubię, ale również wykorzystuję to wolne, otwarte oprogramowanie do tego, żeby zarabiać, może nie na nim bezpośrednio, bo ono jest wolne i otwarte, więc nie może samo w sobie kosztować. Ono musi zawsze pozostać wolne i otwarte, ale zarabiam na rzeczach obok tego oprogramowania i o tym również chciałbym wam tutaj opowiedzieć dzisiaj. O czym nie powiem? Nie powiem o dostępnych licencjach dla wolnego, otwartego oprogramowania, ponieważ jest to temat rzeka. Ciężki, osobiście nawet się za bardzo nim nie łapię. Po prostu powiem szczerze, nie wiem, jaka jest dokładnie różnica między licencją BSD, a licencją AGPL, a licencją GNU Afro, czy Afero, czy jakąś tam licencją. Nie wiem tego. Do szczęścia nie jest mi to specjalnie potrzebne. Może komuś jest, wtedy proponuję poszukać sobie u wujka Google, czy u wujka Yandexa. Bardzo fajne dwie wyszukiwarki, tam na pewno czegoś się dowiecie. Nie powiem również niczego o jakimś crowdsourcingu i innych nowościach związanych z wolnym i otwartym oprogramowaniem, ponieważ niestety jestem starej daty człowiekiem, to są nowości, na których ja już się nie znam. Mam nadzieję, że wy się poznacie na tym i wy będziecie tego używać. Ostatnio nawet się dowiedziałem, że to ten crowdsourcing to jest coś takiego, że ktoś mówi, słuchajcie, mam fajny pomysł, jak dacie mi pieniądze i uzbieram na przykład 2 miliony dolarów, to ja ten pomysł wcielę w życie. No i jak uzbiera te 2 miliony dolarów, to wciela go w życie, po czym daje go wszystkim za darmo, bo on swoje 2 miliony zarobił, jest szczęśliwym człowiekiem, a reszta niech tego używa i nawet zarabia na kolejne miliony dolarów i jego to już nie interesuje, bo on już swoje zarobił. Także to są te rzeczy, o których dzisiaj wam powiem. Na początek o tej historii, więc od czego to się zaczęło. Tutaj znalazłem sobie taką fajną fotkę. Czy ktoś pamięta, jak to się zaczęło? A ktoś ze starszych pamięta? Tak, panowie starsi pamiętają, jak to się zaczęło. Kiedyś były takie komputery, to jest cały komputer. To jest mniej więcej to, co tutaj w tym małym, tylko podzielone, myślę, przez jakieś 200. Odjęte jakieś 40, tak, 200 tysięcy może. W każdym razie tak kiedyś to było. To są lata 70. Lata, w których ja się rodziłem. Kiedy pan Dennis Ritchie tworzy język C. To jest taki język programowania, który dzisiaj, jeśli wy będziecie chcieli zdawać maturę z informatyki, to się z tym językiem oprogramowania zetkniecie. Jeśli chcecie się zajmować komputerami jakoś tak bardziej, to też się z nim zetkniecie. Jak nie chcecie, to pewnie też kiedyś się gdzieś z nim zetkniecie, bo gdzieś usłyszycie on. To jest dosyć znany i popularny język programowania. W każdym bądź razie kiedyś było to tak. Te komputery, które tutaj widać, takie wielkie, były dosyć drogie. Nie były tanie maszyny. W związku z powyższym
Również i oprogramowanie, które na nim było, było bardzo, bardzo szalenie drogie. No to kto mógł sobie na to pozwolić? Zuckerberga jeszcze nie było na świecie. Gates też jeszcze raczkował wtedy, mniej więcej. No może już nie raczkował, może chodził do jakiegoś gimnazjum, ale nie myślał jeszcze o robieniu biznesu. Milionerów, którzy byli, to tak może nie bardzo się interesowali komputerami, więc pozwolić mogły sobie na to głównie uniwersytety. To w środowiskach uniwersyteckich ten początek informatyki się zaczynał i tak zawsze jest, że w tych środowiskach generalnie zaczyna się wszelkiego rodzaju wiedza, poznawanie i różne pomysły ciekawe. No więc oni mieli te maszyny, tak? Ale maszyna była droga, oprogramowanie do niej było również drogie. A ponieważ ludzie, którzy pracują na uniwersytetach, z zasady lubią wymieniać się informacjami, a w tamtych czasach to jeszcze w ogóle było tak dosyć łagodnie traktowane wszystko, więc każdy z każdym chciał się czymś wymienić, chciał się pochwalić tym, co zrobił, nauczyć się czegoś od kogoś innego, to zaczęli tworzyć oprogramowanie, którym zaczęli się po prostu wymieniać. Jeżeli ktoś na jakimś uniwersytecie miał maszynę taką, jak tutaj to PDP bodajże jest dziesiątka, taka maszyna, i na innym uniwersytecie też była taka maszyna i ktoś napisał program, który powiedzmy, no nie wiem, liczył coś. Liczył skomplikowany proces matematyczny, czy chemiczny, czy cokolwiek innego, coś, co mogło pomóc innym uczelniom w jakichś obliczeniach. No to mówi, słuchajcie, mam tutaj coś takiego, czy ktoś co chce, bo może się komuś przyda. Jak ty, ja dam tobie, może ty dasz mnie coś. I w ten sposób zrodziła się wtedy taka kultura wymiany informacji i wymiany oprogramowania wolnego. Tak naprawdę od tego się zaczęło. Bo wtedy jeszcze nie było Windowsów, nie było niczego. Były takie duże maszyny, gdzie naprawdę terminalem była drukarka, ponieważ nie było monitorów. Nie. To, co oni pisali, to maszyna im z powrotem wypływała wydruk. I oni z tego czytali to, co maszyna chciała do nich powiedzieć. Jeżeli ktoś się pomylił we wprowadzaniu programu, a wprowadzali go naprawdę dosyć długo, to później na wydruku dostawał, sorry, winetu, to był błąd. Przykro nam. Bardzo wpisujesz raz jeszcze od początku, bo nie ma czegoś takiego jak dyskietka. To o tym jeszcze nikt nie myślał. Wtedy były tak zwane karty perforowane. Pamiętam, jak dzisiaj mój wujek, już nieżyjący, pracował w takiej firmie, która używała takiej dużej maszyny i były takie duże karty. One miały dziurki w swoich odpowiednich miejscach i to był kod programu. Więc program potrafił składać się na taką stertę takich grubych kart tekturowych. Jeżeli gdzieś było źle wybite, cała sterta lądowała w koszu na śmieci, należało wybić kolejną stertę, wprowadzić ją do komputera, on to przetwarzał, na końcu wyfruwał wydruk, który mówił, dobrze, wynik jest taki, bądź źle. Więc co się okazało? Okazało się, że wszelkiego rodzaju właśnie wymiana doświadczeń jest dobra, ponieważ ktoś, kto stracił dużo czasu na stworzenie jakiegoś programu, który był dobry, dawał go innym, oni nie tracili już swojego czasu. A po latach 70. nastały lata 80. i lata 90. Ja tutaj napisałem, że są to takie lata, gdzie firmy zaczynają widzieć potencjał w oprogramowaniu. W tych latach pojawia się komputer, zwany personal computer, komputer osobisty. Była sobie taka, jest do dzisiaj firma IBM, która stworzyła ten komputer. I co zrobiła firma IBM? Jednego z najlepszych ruchów biznesowych. Upubliczniła dokumentację tego komputera, to znaczy powiedziała tak, słuchajcie, tu jest dokumentacja, jak go można stworzyć, każdy kto chce, niech sobie z własnych klocków robi te komputery. Nam nic do tego, my robimy swoje i wszystkim wam mówimy, jak to samo można zrobić. Chcecie? Róbcie. Proszę was bardzo. Nie chcecie? Nie róbcie. Wasza wola, wasz biznes. Więc efekt tego stał się taki, że tych komputerów PC, takich jak znamy ich dzisiaj, powstawało coraz to coraz więcej. Znowu to jest ten moment, kiedy można powiedzieć, że wolność i otwartość, upublicznienie tej dokumentacji spowodowało tylko i wyłącznie plus dla wszystkich, bo powstało wiele firm, które produkują sprzęt i wiele firm na tym zarabia, a my jako klienci dostajemy lepszy produkt w lepszej cenie, bo jest to coraz tańsze, bo kiedyś taki komputer potrafił kosztować tyle, co dzisiaj pół dobrego samochodu, a robił też dużo mniej niż ten mój laptop. Więc tak to było. Oczywiście
znalazły się firmy, które stwierdziły, że one będą produkowały swój sprzęt. Taką firmą na przykład jest firma Apple, która no, dzisiaj zaczyna produkować sprzęt na podzespołach troszkę ogólnie dostępnych, ale kiedyś to naprawdę były maszyny zupełnie inne od reszty. Ale oprócz tego powstawały jeszcze inne firmy. Tutaj mamy jeszcze kolejny obrazek kolejnego peceta i mamy tutaj taki obrazek. To jest oprogramowanie takiej firmy, która się nazywa do dziś, bo jej istnieje, Commodore. Niektórzy z Was być może pamiętają Commodore C64. Mieli w domu. Mieli w domu, tak. Ja również mam. Natomiast to jest akurat oprogramowanie z komputera, który nazywał się Amiga. Amiga było świetnym komputerem, super, naprawdę wydajnym, bardzo dobrym pod względem dźwiękowym, pod względem graficznym. Powstało na nie bardzo dużo oprogramowania. Oprogramowania, które działały tylko na Amice, na niczym innym. Na takim tam PC-cie? Nie. Działały tylko na Amice. Były bardzo fajne, ale były zamknięte. Oni czerpali korzyści tylko z tego, że sprzedawali to oprogramowanie. Poza tym, o, tutaj jest taki obrazek Amigi z systemem operacyjnym. To był system operacyjny, który posługiwał się okienkami. On jeszcze przed Windowsami, jeszcze w ogóle nie mówimy, jeszcze Mr. Gates nie wymyślił Windowsów w tym roku, kiedy Amiga miała tak wyglądający system operacyjny. Była świetnym systemem, świetnym sprzętem, ale była zamkniętym systemem i zamkniętym sprzętem. Generalnie rzecz biorąc, był to jeden z powodów, który doprowadził ich do upadku. Ale był super. Później mamy system operacyjny, który nazywa się OS2. To już bardzo jest zbliżone do Windows. To jest efekt działań firmy IBM właśnie, która na części swoich komputerów stosowała ten system operacyjny. To były komputery, które były niezgodne z tą specyfikacją, którą opublikowali. Używały innych mikroprocesorów i używały też innego systemu operacyjnego. Również ten system operacyjny był zamknięty. Aplikacje na niego powstawały głównie zamknięte. No, trzeba było za nie płacić całkiem spore pieniądze. Ja nie powiem, system operacyjny bardzo dobry. Pracowałem na nim kiedyś w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Naprawdę bardzo stabilny, bardzo dobry pomysł. Biznesowo być może by się i sprawdził, gdyby nie fakt, że był przeznaczony tylko i wyłącznie na zamkniętą platformę PS właśnie IBM. Niestety. Nie udzielę Grzybowskiej 30 dyskiet, tak? Nie wiem, bo ja miałem to na płycie OS2 Warp. Chyba na czterech płytach CD był dostarczany Warp. To taką mieliśmy wersję systemu. Tak, ale było. To wszystko, co Wam teraz pokazuję, to są właśnie czasy giełd komputerowych. To jest taka kolejna rzecz, którą chciałbym zahaczyć. Jak już kolega Piotrek wywołał do tablicy temat giełdy, to powiem. Otóż giełda komputerowa w latach 80., lata 80. zeszłego wieku, pamiętajcie, tak? To jest czas, kiedy jeszcze nie obowiązuje ustawa o prawie autorskim w Polsce. Jej nie ma. W związku z powyższym można kraść, ile dusza zapragnie i nikt za to niczego nam nie robi. To znaczy, możemy wziąć program skądkolwiek, nieważne, skopiować go w dowolnej ilości egzemplarzy i pomimo, że w Stanach Zjednoczonych ktoś za to pobiera pieniądze, w Polsce można go swobodnie sobie rozdać, wziąć za niego pieniądze, sprzedać go co więcej i najzwyklej w świecie na tym zarobić i nikt nie może nas pociągnąć do odpowiedzialności karnej za to. Dzisiaj już można, ponieważ mamy prawo autorskie. Ale chciałbym powiedzieć o innej rzeczy. Mianowicie te giełdy komputerowe, gdzie tak się, nie wiem jak to Wam opowiedzieć, ale generalnie była sobie duża hala sportowa najczęściej, bo to się odbywało w salach sportowych w szkołach, gdzie było pełno stołów, stolików, na każdym stała Amiga, albo Atari ST, albo Atari 65, albo Commodore, albo coś tam, albo no, Spectrumy, to bardzo rzadko już, Commodore, CPC stały. Byli ludzie, którzy oczywiście sobie handlowali tymi dyskietkami. Ale było również coś takiego, co się nazywało demoscena. Demoscena to był taki ruch ludzi związanych z Amigami głównie. Dlaczego z Amigami? Bo były właśnie bardzo dobre od strony graficznej i muzycznej.
I to byli ludzie, którzy wymyślali sobie różne demo. Demo to taki programik, który demonstrował możliwości techniczne komputera. W związku z powyższym były latające piłeczki, fruwające ognie, skaczące pajacyki, cokolwiek, co kto nie wymyślił. I ludzie dodawali to wszystkim za darmo właśnie. Pod tytułem, słuchajcie, zobaczcie, ja to zrobiłem, chcę się tym pochwalić, weźcie i dawajcie to dalej. Tak, były konkursy na przykład na najmniejsze demo pod tytułem, czy ktoś potrafi zrobić demo, które będzie działało w ten sposób, że będzie ładne graficznie, a będzie mniejsze niż 2 kilobajty skompilowanego kodu. 2 kilobajty. Tak, dzisiaj pierwsza z brzegu binarka wytworzona przez dowolny kompilator ma moim zdaniem tak ze 2 megabajty spokojnie. Jak jest skompilowana z jakimiś bibliotekami, jak to ma być lepsze graficznie, to myślę, że parę mega naprawdę do paru dziesięciu dochodzi. Wtedy siedzieliśmy i kombinowaliśmy, jak to zrobić, żeby w 2 kilo się zmieścić. Tak? W związku z powyższym był tylko i wyłącznie assembler w użyciu, nic innego. Dla tych, którzy nie wiedzą, assembler to jest taki wewnętrzny język mikroprocesora. No i siedzieliśmy sobie z kolegami przy tych stołach i tak. Słuchajcie, ja mam pomysł taki, może zrobimy tak, dobra, no to próbujemy. Ja mam pomysł taki, a ja mam pomysł taki. To ty zrób tamto, ty zrób to, zobaczymy wszyscy wspólnie. I co z tego wynikało? Wynikało z tego to, że każdy dawał jakiś tam mały pomysł, sumarycznie wszystkie pomysły dawały jedną fajną, ciekawą rzecz. I to jest właśnie taka główna idea tego wolnego, otwartego oprogramowania. Tak, dzielimy się tym, co wiemy i na zasadzie każdy wygrywa i każdy zarobi. To nie ma tak, że ja będę lepszy, bo wy mi coś powiecie, ja to szybko cmyknę tam, gdzieś polecę, zrobię to i ogłoszę. Nie. Ja to wezmę, owszem, ale również dołożę swoje. Wszyscy na tym zarobimy. Także to są te lata 80. No i wówczas pojawia się nasz piękny Microsoft Windows. Tak, tutaj w wersji 3.11. Zobaczcie. Jak wyglądało to, jak wyglądało to, jak wyglądało to. Myślę, że wiele komentarzy tu nie trzeba. Po pierwsze był gorszy, po drugie był później. Ale był stworzony na tą platformę, która była szeroko rozpowszechniona. W związku z powyższym znowu efekt tego, że jedna firma udostępniła wszystkim specyfikacje komputerów, spowodował, że ten, kto zrobił ten system operacyjny, to miał już nagle duży rynek możliwych odbiorców na swój system operacyjny. No oczywiście ten system operacyjny jest zamknięty, trzeba za niego zapłacić. Ale rynek urządzeń jest bardzo duży. W związku z powyższym nagle, przez to, że ktoś inny opublikował tą specyfikację, dostajemy dostęp do dużej rzeszy klientów, gdzie możemy nasz produkt zaprezentować. I to moim zdaniem było też jedną z tych rzeczy, która spowodowała, że po prostu, o nie ten przycisk, przepraszam, że nasz system operacyjny zwany Windowsem no pojawia się w dużej ilości komputerów, bo OS 2 jest przeznaczony tylko na jeden wycinek komputerów, bo Amiga OS jest przeznaczona tylko na jeden wycinek komputerów, nie są w stanie przebić się do szerszej ilości ludzi, bo wszyscy biorą komputery PC, ponieważ są dostępne. Ponieważ ktoś opublikował dokumentację, to są coraz tańsze, więc każdy może sobie na nie pozwolić i w ten sposób nam całe koło się nakręca. Teraz ta nasza najtrudniejsza część, o której muszę powiedzieć, tak? Te modele biznesowe. To, co powiedziałem wcześniej, jest tym wstępem, żebyście wiedzieli, że tak naprawdę ta wolność była na początku. Później pojawił się pomysł, kurczę, może by na tym zacząć zarabiać, także tam poprzez przycinamy, zamkniemy i w ogóle. Ale znowu wracamy do naszego wolnego, otwartego oprogramowania. Historia zatacza to małe kółko i w tej chwili mamy już różne rzeczy, które możemy z tym zrobić. Tak? Mamy modele biznesowe. Ja tak jak powiedziałem, za bardzo się na tym nie znam, więc tutaj przygotowałem sobie taką przyciągę. Myślałem, że kurczę, będę czytał dokładnie, ale nie będę czytał dokładnie, nie będę was tym zanudzał, bo sam bym siebie zanudził. Słuchajcie, mamy tak, dostawca usług, dostawca treści, producent sprzętu, dostawca akcesoriów, sprzedaj dziś, otwórz jutro, to jest nasze fajne, dajcie mi 2 miliony, to ja to zrobię, a jutro to otworzę dla wszystkich. Mamy pozycjonowanie rynku, licencjonowanie marki, tak? Ktoś, wy na przykład
stworzył markę PC. Tak dzisiaj każdy wie, że PC to personal computer. Ale ktoś kiedyś tą markę stworzył i ktoś ją wypromował, no głównie przez to, że to otworzył tak naprawdę. Co mamy? Dostawcę usług. Tutaj można wykorzystywać wolne otwarte oprogramowanie po to, żeby dawać usługi. O tym powiem później, bo to jest jedna z rzeczy, które ja robię. To jest taki model biznesowy, gdzie na przykład firma X tworzy super oprogramowanie, które generalnie daje za darmo wszystkim, ale również świadczy jakieś usługi związane z tym oprogramowaniem, no i w ten sposób sobie zarabia. Więc część jest za darmo, część jest do zarobku. Można dostarczać treści, na przykład stworzyć super oprogramowanie takie jak Wikipedia. To jest taki dobry przykład dostarczania treści, może nie biznesowo, bo tam nikt nikomu za to nie płaci. Ale sam silnik Wikipedii jako taki, oprogramowanie, które służy do tego, żebyście widzieli te artykuły, jest otwarte i darmowe. Każdy może je sobie wziąć, postawić własne wiki. Znam kilka różnych firm, które na przykład sprzedają jakieś produkty, routery. Jest sobie firma, która sprzedaje routery, nie wiem, Drytek. Tak, jest sobie firma Drytek. Firma Drytek na przykład stwierdza, ok, żeby naszym klientom zapewnić fajne wsparcie, żeby oni mogli łatwo wyszukać informacje o naszych routerach, a my, firma Drytek, żebyśmy mogli łatwo te informacje zamieszczać, to weźmiemy sobie wiki, oprogramowanie, no bo nie wezmą Wikipedii, tam nie znajdziecie informacji technicznych o routerach Drytek, ale oni wzięli na przykład kod oprogramowania, zrobili własne wiki i pod adresem, dajmy na to wikidrytek.com, możecie zobaczyć informacje techniczne dla użytkowników o tych routerach, stworzone dzięki temu oprogramowaniu. I w ten sposób to może działać. Model producentów sprzętu przypomina model dostawcy treści. Tak, znowu mamy sprzęt, który teoretycznie jest otwarty, ale można go również kupić u jakiegoś dostawcy, czyli ktoś upublicznia dokumentację do sprzętu, robi również ten sprzęt, no i mówi, słuchajcie, no ja to wymyśliłem, jestem w tym najlepszy. Kupcie ode mnie, a nie od innego, kto zrobi na podstawie mojej dokumentacji. Można dostarczać akcesoria związane z wolnym, otwartym oprogramowaniem, na przykład sprzedawać kubeczki, na których jest logo pingwina. Każda go wolno. Tak? Może sobie zrobić sklep internetowy pod tytułem u mnie kupicie najlepsze, najtańsze kubeczki z logiem pingwina, jeżeli ktoś lubi Linuxa, to kupcie u mnie kubeczki. No sprzedaj dziś, otwórz jutro, no to już mówiłem, to jest właśnie takie, dajcie mi 2 miliony dolarów, to ja zrobię super aplikację, na przykład super grę na Linuxa, i potem dam ją wszystkim za darmo. Nie ma problemu. Pozycjonowanie rynku. Co tutaj jest napisane? W tym modelu otwarte oprogramowanie tworzy rynek dla zamkniętego oprogramowania, które jest podstawowym produktem firmy. Takie bardzo ciężkie chyba zdanie, ale jak na mój gust to jest dosyć proste. Znowu, robimy coś, co jest wolne, otwarte, dajemy to wszystkim, ale częściowo również sprzedajemy to na przykład dla firm. Czyli jeżeli chcesz sam sobie użyć oprogramowania X, to ok, ale jeśli potrzebujesz solidnego wsparcia, lepszej wersji, to my ci ją sprzedamy już za pieniądze. No i mamy licencjonowanie marki, czyli model przeznaczony dla firm, które chcą zarabiać, sprzedając prawo do używania markowej nazwy i znaków towarowych. Czyli znowu, ktoś robi coś, co go wynosi, daje to wszystkim, mówi, słuchajcie, zobaczcie, to jest świetne, fajnie, używajcie sobie. Przepraszam. Ale jeśli ktoś chce sprzedawać coś podobnego, to ok, tylko znak towarowy. No i tyle. Całą resztę bierz za darmo, ale znak towarowy. Także to są takie modele biznesowe, moim zdaniem duże, bo tutaj mówimy o producentach, o firmach, które coś sprzedają, o firmach, które coś produkują, robią, tworzą, nie wiem, chcecie stworzyć firmę software'ową, która stworzy grę, to może dla Was jest ten dobry model pod tytułem sprzedaj dziś, otwórz jutro. A może chcecie, nie wiem, wyprodukować kolejny superprocesor, to dla Was będzie lepsze licencjonowanie marki, bo zrobicie coś świetnego, wymyślicie, a potem tylko będziecie zbierać za to, że tam gdzieś jest Wasze logo. To są różne takie modele biznesowe. Natomiast ja głównie chciałbym powiedzieć Wam tak naprawdę o czym innym. O tym, jak w biznesie wykorzystywać wolne i otwarte oprogramowanie.
co tak naprawdę można z nim zrobić. No bo tak, dostawca treści, dostawca usług, no świetnie, nie wiem, onet.pl, Wikipedia, duże projekty, duże firmy, duże pieniądze, tak, fajnie, ale pierwszy milion trzeba ukraść podobno, tak niektórzy twierdzą. Ja nie, pierwszy milion można zarobić z crowdsourcingu. Ja chciałbym powiedzieć Wam, jak można wykorzystać sobie tego Linuxa normalnie do prowadzenia firmy. Tutaj zrobiłem zrzut ekranu, ponieważ nie lubię sprzedawców Volkswagenów, którzy jeżdżą Hondą. Zrobiłem zrzut z mojego Linuxa. To jest zrzut robiony w niedzielę o 22.29. Jak się szykowałem. Tutaj mamy proste rzeczy. Mamy program do poczty elektronicznej, mamy arkusz kalkulacyjny. W arkuszu kalkulacyjnym trzymam sobie spis sklepów mojego klienta z inwentaryzacją sprzętu, co tam gdzie leży, bo to mi jest potrzebne w pracy. No maile są mi potrzebne, bo przecież jakoś trzeba korespondować ze światem. Potrzebna jest mi przeglądarka internetowa, więc ją mam. Potrzebne są mi środowiska do tworzenia różnych aplikacji, ponieważ również piszę różne oprogramowania, więc czy to Qt Designer, czy jakieś inne środowisko do tworzenia oprogramowania mam. Potrzebny jest mi cały pakiet do pisania tekstów, mam, jest LibreOffice. Co jest mi jeszcze potrzebne tutaj tak do szczęścia? No, potrzebne mi są jakieś programy do komunikowania się online, na przykład tutaj. W tym miejscu jest ikonka, która uruchamia Bitgina. Bitgin to taki fajny programik, który pozwala w jednym programie zawrzeć kilka różnych protokołów, na przykład protokół Jabbera, protokół tego IEM, America Online, protokół GaduGadu, protokół Identiki, protokół Facebooka, kilka różnych innych protokołów również potrafi zawrzeć. Więc mamy jeden program, który możemy komunikować się z ludźmi, którzy mają różne jakieś tam programy. Co ciekawe, na przykład w przypadku protokołu GaduGadu mamy całkowitego klienta GaduGadu, który nie wyświetla żadnej reklamy. Nie ma problemu, po prostu żadnej. Nie ma tematu, że Gadu uruchamia się 5 minut na komputerze jak u mojej żony, że tam tutaj nagle 3 reklamy i wyskoczą, zanim w ogóle można z kimkolwiek porozmawiać. Nie, ja tego nie znam, po prostu nie znam tego. Zupełnie. Oczywiście, co jeszcze? Czasami potrzebne są również aplikacje zamknięte. No bo nie samym wolnym i otwartym oprogramowaniem można całkowicie poprowadzić firmę. To również trzeba sobie jasno powiedzieć. Bo na przykład mamy klientów, którzy korzystają ze Skype'a. Mam. Ja sam mam takich klientów, którzy tylko Skype, bo jest dobry. Ich nie interesuje, czy to jest wolne, czy otwarte, czy zamknięte, czy takie, czy śmakie. Jest za darmo? Jest. Można rozmawiać? Można. To wszystko, czego oni potrzebują. No więc ja, żeby móc z nimi handlować, świadczyć im jakieś usługi, no również muszę mieć tego Skype'a. Więc ważne, że pewnego rodzaju aplikacje, nawet zamknięte, na Linuxa są. Najgorsze, co może być, to sytuacja, kiedy jakiegoś programu na Linuxa po prostu nie ma, bo producent nie tworzy. No, a takie sytuacje się zdarzają, że jest na przykład aplikacja do odczytu tachografów. Jeżeli prowadzicie firmę, która zajmuje się transportem, bądź macie kogoś znajomego, możecie się zapytać, co to jest tachograf w samochodzie ciężarowym. No, to jest takie urządzenie, które zlicza kilometry przejechane, z jaką prędkością, ile czasu samochód był w trasie, a kiedy stanął, a kiedy wyłączył silnik itd. itd. Kiedyś tachografy to były po prostu takie tarczki papierowe, gdzie był wykres tak szkicowany ołówkiem dokładnie, bo ta maszyna była po prostu taka rysująca. W tej chwili tachografy są już elektroniczne. Po co to mówię? Po to, że jak dla jednego z moich klientów, który używa tylko i wyłącznie komputerów z Linuxem, ponieważ uważa, że jest to dobry system operacyjny, sprawdza się, komputery się nie psują, nie mają wirusów, handlowcy nic nie instalują sobie, bo nie potrafią. Nie ma na to żadnych gier, nie ma problemów po prostu. No i przyszła kwestia tachografów. Zacząłem szukać firmy, która zaoferowałaby oprogramowanie dla tachografów pod Linux. I byłem gotów po prostu takowe oprogramowanie kupić, sumarycznie nie patrząc na nic innego.
byle było, spełniało podstawowe zadania i działało pod Linuxem. No nie znalazłem, niestety. Klient musiał kupić komputer z Windowsem po to, żeby na nim właśnie zainstalować ten jeden program do tachografu. I to jest taki moment, który jest na przykład dla mnie przykry, bo pokazuje, jakby to górnolotnie powiedzieć, że jesteśmy osoby niepełnosprawne są na przykład, jak to się mówi? Niech ktoś mi rzuci słowo. Dyskryminowane. Dyskryminowane, właśnie, tak? Dyskryminowane z uwagi na niepełnosprawność, bo nie mogą wejść tam, gdzie są zwykłe schody. Ale wszyscy mówią, no jak mam przez schody każdy po nich wejść? No nie każdy, tak? Niepełnosprawny ruchowo nie wejdzie. Osoba, która jest niewidoma, może wejdzie, ale na przykład peron kolejowy, tak? Osoba niewidoma, jeżeli nie ma na końcu tych wypukłych to może po prostu iść, aż w końcu spadnie. No bo przecież wszyscy wiedzą, gdzie jest koniec peronu, prawda? To jest takie proste. Wcale nie. I tak samo bardzo często jest niestety z różnymi aplikacjami. No przecież wszyscy używają Windows. Przecież jak pan pójdzie do sklepu, to pan tego Windowsa kupi bez problemu. No tak, tylko ja go nie chcę kupić. To też wbrew pozorom nie jest łatwe kupić komputer bez Windows. Ale można. Także tutaj mamy takie różne rzeczy, które można używać i w większości przypadków firmy ten Linux się sprawdzi. Spokojnie, naprawdę te nieliczne przypadki tego oprogramowania specjalistycznego, no tutaj niestety, trzeba sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, Windows króluje i firmy duże mówią tak, nas nie interesuje ten 1% użytkowników, jak ci, którzy mają Linuxy, to jest ich tam niewielu, no to jak z tego się zdarzy ten jeden, co chce tych tachografów, to machnie ręką i kupi Windowsa, no taka prawda, niestety. Natomiast, co ciekawe, jest aplikacja, istnieją aplikacje do wystawiania dokumentów handlowych pod Linuxem, natywne, takie pisane pod Linuxem, co jest dosyć ważne, ponieważ jeżeli chcecie prowadzić firmę, to bardzo często spotkacie się z tym, że potrzebujecie wystawić komuś fakturę. No, takie bardzo proste jest, tak? No i co znowu? To przecież jest pełno fakturującego oprogramowania, ale tylko pod Windows. Są również pod Linux. Ja sam używam takiej aplikacji, która jest natywna dla Linuxa i w ogóle mam to tak zrobione, że ta aplikacja sobie jest zainstalowana na moim serwerze pod Warszawą. Ja będąc w dowolnym miejscu kraju przez internet łączę się do niej. Ona działa terminalowo. Uruchamiam ją sobie. Wystawiam dokument, jeśli potrzebuję. Lokalnie na drukarce go drukuję od razu, bądź wysyłam przez e-maila PDF-em z tamtego serwera do klienta. Wszystko, co potrzebuję, mam. Nie muszę się niczym martwić. Także to też jest. Jest coraz więcej naprawdę różnego rodzaju aplikacji pod Linuxa. Także reasumując, 99% firm może go używać. To nie jest tak, że nie można. Owszem, no płatnik, tak? Ale to jest kolejny problem dyskryminacji obywateli przez państwo z uwagi na wykorzystywaną technologię. Tutaj mógłbym zacząć kolejny wykład na temat tego, jak nasze państwo traktuje naszych obywateli, czyli nas i was, na przykład wystawiając tylko dokumenty w docach na stronach internetowych. Jeżeli zajrzycie do jakiegokolwiek BIP-u, czyli Biuletynu Informacji Publicznej, gdziekolwiek, to zobaczycie, że tam są doce, Excelesy, w ogóle nie myślę o jakimś otwartym formacie. PDF jest, czyli tak naprawdę każdy może sobie ściągnąć, nie? No tak, tylko jest pewien drobny problem z PDF-ami czasami w BIP-ach, ponieważ zdarza się tak, a w przypadku naszej ukochanej administracji państwowej jest to po prostu nagminne, że PDF tak naprawdę to jest tak, ktoś w urzędzie wytworzy dokument, kartkę papieru, następnie co robi? Podbijają pieczątką i zobaczyście, podpisuje. No i co? Słuchajcie, trzeba to umieścić w BIP-ie. No jak? No prosto, skanujemy i w PDF-ie. Przeczytasz to z zamkniętymi oczami? Co mają powiedzieć ludzie niewidomi? No. No nic nie zrobią. No nic nie zrobią. No właśnie, nic. No właśnie, ktoś musi im pomóc, tak? To jest taki element, na który zwrócę wam uwagę,
jeżeli myślicie w przyszłości o czymś innym niż informatyka, czy w ogóle o tym, jak obywatel w stosunku do państwa jest usytuowany, że nasze państwo kochane czasami ma naszych obywateli za nie. Tak? Skanują sobie te PDF-y, umieszczają je skanowane i to, że żaden program komputerowy tego nie przeczyta, żaden, po prostu żaden czytnik, choćby nie wiadomo jak najlepszy dla niewidomych, po prostu tego nie tknie, bo to jest obrazek. Także tak to wygląda. No ale wracając z tych bipów i z tych formatów, które tam są, no niestety, no nie myślą za bardzo, bo mogliby zrobić ODT na przykład i co? I nie ma problemu. I każdy, kto chce, może sobie pobrać LibreOffice, bo co z tego, że to LibreOffice potrafi odczytać DOCa czy DOCX-a? To, że ono potrafi, to jest lepiej dla nas. Ja na przykład ostatnio stosuję taką metodę, że wszystkim, z którymi cokolwiek wymieniam informacje, wysyłam ODT. I w mailu piszę, tutaj jest link www.libreoffice.org. Jeżeli masz problem z odczytaniem tego formatu, pobierz sobie darmowe, otwarte oprogramowanie, które do tego służy. I nie interesuje mnie dalej nic. Po prostu robię to z premedytacją, żeby wyedukować tą drugą stronę, że to, że oni wysyłają mi to z X-a i też sobie nic z tego nie robią, tak? No okej, to ja im ODT w drugą stronę i też sobie nic z tego nie będę robić. Co z mnie to interesuje, czy oni to przeczytają? Ich nie interesuje, czy ja przeczytam. No, ODT nie odpalił Microsoft Office. Nie. 2010 odpalił. Tak, ale tak. Słyszałem, że jeszcze tak nie do końca. Nie wiem, bo nie używam Microsoft Office, więc trudno jest mi się powiedzieć dokładnie w tej sprawie. No ale wiem, że na przykład zdarzali mi się klienci, którzy dzwonili do mnie i mówili tak, panie Adamie. Mam problem, bo dostałem jakiś plik od kontrahenta i nie mogę go zanieść do otworzyć. Ja mówię, no dobra, proszę mi przysłać go mailem. Patrzę docx. No, widzi pan. No pana kontrahent ma już troszkę nowszą wersję Office'a. No jak to? To Microsoft zrobił coś, co tutaj nie ten? Ja mówię, tak, przecież tak robią co jakiś czas, żeby wymusić wymianę oprogramowania. No i co ja muszę zrobić? Ja mówię, no ma pan dwa wyjścia. Albo przejść na otwarte formaty i wymusić to również na swoim kontrahencie. No albo kupić aktualizację, no. Cóż mogę więcej poradzić. No i się kończyło tak, że kupowali te aktualizacje. Cóż zrobić? Kolejna rzecz. Jak można zarobić na wolnym i otwartym programowaniu? Na początku powiedziałem, że prowadzę własną firmę, więc zaprezentuję stronę mojej firmy. Co ja robię, wykorzystując wolne, otwarte oprogramowanie, żeby zarabiać. Tak? Otóż po pierwsze, żeby zbudować stronę internetową, wykorzystuję, specjalnie zostawiłem to, żeby było widać, WordPress. WordPress to wolne i otwarte oprogramowanie, które służy do tego, żeby tworzyć sobie strony internetowe. De facto blogi, ale można również spokojnie taką firmową stronę sobie stworzyć z różnymi częściami, bardzo ładnie. Na przykład te przyciski, żeby zrobić to, jakiś dodatek do WordPressa znalazłem, fajny, który robi Big Buttons, czy tam CSS 3 Buttons, bo ja nie znam dokładnie specyfikacji CSS-a, nie potrafię w tym tworzyć. Ja potrafię rozmawiać z klientami, potrafię sprzedawać im rozwiązania, wdrażać, potrafię postawić serwer, napisać oprogramowanie, no ale już na CSS-ie się nie znam. No, gdzieś się kończą możliwości percepcji starszego pana, takiego jak ja, który ciągle musi się uczyć. Więc sobie to znalazłem wolne, otwarte i darmowe. No tak, niestety z Facebooka korzystam, bo jest to ważny kanał komunikacyjny. Mimo, że nie jest ani otwarty, ani wolny, tutaj powiem wam, że jest ciekawy projekt, który nazywa się Diaspora. Co prawda niektórzy twierdzą, że w polskim społeczeństwie słowo diaspora to się źle kojarzy, no ale trudno. Jak się kojarzy, komu tak się kojarzy. Jest to wolny, otwarty projekt tego, żeby tworzyć sobie takie sieci społecznościowe własne i można mieć własny serwer diaspory, swój prywatny, gdzieś, nie wiem, może być w chmurze, bądź w jakiejś tam firmie, bądź gdzieś tam. I on wymienia sobie te informacje z innymi, więc de facto mamy takiego własnego Facebooka. Ale nie tylko, że jest on nasz własny i nasze dane są na tym naszym serwerze, nie są przechowywane gdzieś tam u kogoś, to on wymieniając się informacjami z innymi diasporami pokazuje je. Więc to działa jak Facebook, ale pozostaje wolne, otwarte i jeszcze do tego bezpieczne i nasze. To taka ciekawostka przyrodnicza przy okazji.
Dalej. Co my tu mamy? Mamy na przykład telewizję reklamową. Jak dla moich klientów sprzedają usługi telewizji reklamowej. Jak to robię? Otóż jest sobie taki wolny i otwarty projekt, nazywa się Xibo. To jest firma w Wielkiej Brytanii, która znowu, wracając do tych modeli biznesowych, stworzyła oprogramowanie, które służy do tego, żeby przez stronę www zarządzać, a na końcowych komputerach mieć oprogramowanie klienckie. Ono jest zarówno dla Windows, jak i dla Linuxa dostępne. Więc nieważne, co jest komputerem klientem. W każdym bądź razie przez ten panel zarządzania na www sterujemy tymi klientami. Mówimy, co ma się pojawić tam w którym czasie. Czy to ma być wideo, flash, czy to ma być grafika wyświetlona, czy to ma być tekst, czy to ma być pobrane z jakiegoś adresu internetowego zawartość strony. Można w ten sposób wyświetlać jakieś strony internetowe, które mogą się zmieniać w czasie. Jest tam wzrost, ta reklama się zmieni w czasie i tak dalej, i tak dalej. I ta firma Xibo daje wolny i otwarty pakiet, więc mogę go użyć. Wziąłem go, zainstalowałem na moim serwerze, skonfigurowałem i klientom sprzedaję usługi w oparciu o to. Mogę. Co dalej? Cloud computing. Rzecz bardzo teraz pewnie na topie. Jakby tego nie zwał, znalazłem również, szukając w internecie, taki ciekawy projekt, nazywa się Funambol. W razie gdybyście szukali, polecam. Otóż Funambol to jest zbudowanie własnej prywatnej chmury. To znaczy, to robi coś takiego jak Dropbox plus Google, razem wzięte. Pozwala gdzieś tam na serwerze przechowywać dane z kalendarza, z kontaktów, z telefonu. Ma klienta na Windowsa, na Androida, na iOSa, na Maca, na Linuxa, na wszystko co biega i samo na drzewo nie ucieka w praktyce. Tak? Więc mogę zaproponować klientom coś takiego. Szanowni Państwo, macie firmę, Wasze dane są dla Was ważne, ok, to ja tutaj daję Wam przestrzeń w Waszej chmurze, ona jest na moim serwerze. I wy sobie tam synchronizujecie wszystkie dane, trzymacie, są bezpieczne. Jeżeli zepsuje wam się telefon waszego handlowca, to po prostu wyrzucacie go na śmietnik, bierzecie drugiego, wpisujecie login, hasło, on sobie synchronizuje wszystko z powrotem. Wasze dane są bezpieczne, a ja pobieram sobie tylko skromną miesięczną opłatę za to, że utrzymuję ten serwis przy życiu i że dbam o wasze bezpieczeństwo waszych danych. Na czym jeszcze można zarobić? No, dla szkół oferta, tutaj też można zarobić, ponieważ mogę zaproponować szkołom sprzęt, sprzedać komputery dla uczniów dla Was, wyposażone w system operacyjny Linux, który jest wolny i otwarty. I tutaj już nawet nie chodzi o tą cenę, bo niektórzy mówią, a bo ten Linux to jest tańszy od Windowsa, bo za Windowsa musicie zapłacić. Ale praktyka jest taka, że za tego Windowsa w tym markecie to płacicie, nie wiem, czy 10 zł tam jest tej ceny, tej licencji Windowsa w praktyce, w tym komputerze. Jak kiedyś spróbowałem doszukać się komputerów bez systemu, to w markecie go nie kupiłem. W hurtowni komputerowej, na przykład w Komputroniku, można kupić bez systemu i tam rzeczywiście ta sama sztuka jest o 200 zł tańsza. No, 200 zł to jest taka cena mniej więcej tej licencji OM-owej wypychanej przez producent. Co tyle teoretycznie można kupić taniej system, znaczy komputer bez systemu. No, ale jak sam wiecie, komputer kosztuje 2000, no to 210%. Można powiedzieć, jest to różnica, bądź nie jest różnica. No ale można sprzedawać właśnie z jednej strony sprzęt, na który normalnie można zarabiać, i z drugiej strony usługi oparte o wolne, otwarte oprogramowanie. Mogę na przykład dać szkole coś takiego, co również robię w takim modelu biznesowym podwójnym. To znaczy, częściowo jest to wolne, a częściowo można to u mnie kupić. To znaczy, w cudzysłowie, można kupić wdrożenie. To jest serwer przeznaczony dla pracowni szkolnej. Coś takiego jak zamiennik dla Microsoft SD. To jest to serwer, który po pierwsze jest routerem, po drugie ma filtrowanie treści, więc jakbyście chcieli sobie pisać Facebook.com, to zobaczycie, że niestety przykro nam bardzo w tej godzinie. Nie? Ale poza tym ma podział ruchu, to znaczy, że jeśli ktokolwiek z klasy nagle ściąga parę gigabajtów ISO duże,
to reszta nie ma wyssanego łącza całkowicie, tylko serwer potrafi równoważyć to łącz. Znaczy przydziela mniejsze pasmo temu jednemu klientowi. Ma tam różnych parę innych rzeczy ciekawych dla szkół. I właśnie ten model biznesowy takiego podwójnego licencjonowania tutaj wykorzystuje. To znaczy, można sobie to pobrać jako ISO do instalacji, każdy może. A jeśli jakaś szkoła chce, żebym ja im to zrobił za pieniądze, to okej, ja przyjadę, zrobię to za nich i skasuję po prostu za usługę. Oprogramowanie nadal pozostaje bezpłatne. Każdy może sobie wejść w bioszkole.org, łamane na SRU dużymi literami ISO, pobrać, wypalić, włożyć płytkę do komputera, zainstalować, proszę bardzo. Nie ma problemu zrobić sobie własną pracownię szkolną i własną sieć wydzieloną i tak dalej, i tak dalej. Co tutaj jeszcze mam z takich rzeczy? No mam usługi dla biznesu, mam usługi dla architektów i mam serwis sieci. Serwis sieci też można spokojnie prowadzić w oparciu o wolne i otwarte rozwiązania, bo tak naprawdę co tu oferuje klienta? Oferuje to, że jeżeli coś im się psuje, no to jak nie muszę przyjechać sam, to zrobię to zdalnie. Tak, tu mam opiek VPN-y, tutaj mam różne inne oprogramowania. Mam również oprogramowanie, którego używam, które jest zamknięte, bo nie ma co się łudzić. Część oprogramowań zamkniętych również trzeba używać, bo czasami po prostu nie ma takich dobrych, wolnych i otwartych. Nie wiem, czy znacie TeamViewera. Tak. TeamViewer jest świetny, rewelacyjny. Z miłą chęcią wydałem 500 euro za licencję biznesową, bo uważam, że co jest wolne, otwarte i darmowe, ok, ale jeśli ktoś włożył dużą pracę i stworzył dobry produkt, to nie ma co go kraść. Należy temu człowiekowi zapłacić, jemu się należy zapłata za dobrze wykonaną pracę. Tak samo jak ja lubię, kiedy klienci płacą mi za to, co ja im robię, to uważam, że jest fair, kiedy ja płacę innym za ich pracę. Tak jak mówiłem na początku, że te lata 70., że każdy się wymieniał, jeden dawał to, drugi dawał tamto, no to tutaj albo dajemy coś w zamian za coś innego, no albo dajemy po prostu pieniądze. O, włączył się wygaszacz, proszę. Dobra, spróbujemy go odgasić, że ktoś daje pieniądze za tą pracę. To samo tyczy się działki dla architektów. Niestety tutaj oprogramowanie wolne i otwarte istnieje, ale nie jest rewelacyjne, więc po prostu trzeba sprzedawać. Natomiast znalazłem bardzo ciekawe oprogramowanie, które jest dostępne pod Linuxa i pod Windows. Bo na przykład jeżeli mówimy o architektach, no to każdy powie co? AutoCAD, tak? Tylko i wyłącznie. Jedne kadowskie oprogramowanie, jakieś ktokolwiek zna. Ja również znałem tylko AutoCAD'a. Jeszcze parę miesięcy temu to było jedyne, co dla mnie istniało. No ale znalazłem. Są takie fajne programy, które nazywają się BrizCAD, VariCAD i są pod Windows i pod Linux. Generalnie w podobnych funkcjonalnościach. Te wersje Windowsowe są niestety troszeczkę lepsze od wersji Linuxowych, ale są. Już można powiedzieć, że znowu można prowadzić biznes, na przykład biuro architektoniczne, używając Linuxa. Co ciekawsze, jeśli chodzi o architekturę, to powiem wam, że znalazłem kilka takich programów, które są tylko w wersjach Linuxowych w ogóle. Ich nie robi na Windowsy. Robią to duże niemieckie firmy i używają tego na przykład do projektowania części do samolotów, czy jakichś tam dużych, skomplikowanych projektów. Po prostu tam nikt w ogóle nie myśli o Windowsach. Taka ciekawostka przyrodnicza. Dla biznesu oprogramowanie do wystawiania faktur. To jest bardzo ważna część tego, kiedy prowadzi się firmę. No to dużą ilością moich klientów są firmy, więc oni potrzebują wystawiać faktury. I tutaj fakt, że mam w ofercie oprogramowanie natywne takie pod Linuxem, które potrafi działać z fakturami, to nie jest tak, że ja mówię, słuchajcie, Linux jest świetny, super, wszystko fajnie, no ale WF ma do faktur. Bo on jest tylko pod Windows. Także w ten sposób, słuchajcie, można zarabiać, wykorzystując wolne, otwarte oprogramowanie. W praktyce 90% rzeczy, które robię, prowadząc swoją firmę, robię w oparciu o wolne i otwarte oprogramowanie.
Więc koszty są relatywnie niskie, przynajmniej pozyskania tego oprogramowania, bo koszty pozyskania wiedzy pozostają ciągle na wysokim poziomie. Trzeba się uczyć non-stop, notorycznie, cały czas, ciągle nowych rzeczy, no bo świat nie stoi w miejscu. Ale w przypadku zamkniętych rozwiązań ta nauka również jest potrzebna, bo ona nie przychodzi tak sobie, tak? Dostajecie nową wersję systemu operacyjnego Microsoftu, no i też trzeba się nauczyć, że panel sterowania wygląda inaczej niż w XP-ów, to wygląda inaczej w siódemce. Jeżeli chcecie serwisować komuś instalację Windowsu, to i tak trzeba się tego nauczyć. I tak. Więc tutaj to, że płacicie komuś za coś, nie zwalnia was od myślenia i od nauki. Nie ma szansy. Więc skoro można zarabiać, ponosząc niskie koszty, to znowu zatoczę koło historii, wrócę do lat 70., czyli tego dzielenia się, tak? Tego, że wtedy każdy dawał coś od siebie. Ja uważam osobiście, że moją powinnością, jako że 90% rzeczy, które wykorzystuję w pracy, są dane mi od społeczności za darmo, tak? Bo ktoś zrobił tego WordPressa, na pewno nie jedna osoba i na pewno nie siedział na tym 3 godziny, no to ja też od siebie coś powinienem dać. Mogę albo tak, wpłacić, zrobić jakąś donate, tak? Zrobić tam PayPalem jakiś przelew komuś na parę euro, co jakiś czas, mogę, no ale ja sobie wymyśliłem trochę inny sposób, o czym wam powiem, jak odpłacić za wolne i otwarte oprogramowanie. Ja staram się działać właśnie poprzez edukację, to znaczy jeżdżę do szkół, takich jak wasze technikum, gdzie prawie już miałem mieć wykład o wolnym, otwartym oprogramowaniu, ale jakoś się nie udało zmówić. Jeżdżę do innych szkół, jeżdżę na różne konferencje nauczycielskie i staram się pokazywać ludziom to, że to istnieje. Na przykład właśnie ten szkolny remix Ubuntu, plan wdrożenia pracowni bazowanej w całości na wolnym i otwartym oprogramowaniu dla szkół. To jest też jeden z tych modeli biznesowych tak naprawdę. To jest taki mój biznes. Ja to, co robię, to robię i daję to, możecie sobie wejść na bioszkole.org i pobrać, a możecie zamówić sobie u mnie usługę wdrożenia tego. I z drugiej strony właśnie to, o czym mówię, że w ten sposób chcę odpłacić za to, że dostaję dużo z wolnym i otwartym oprogramowaniem, to staram się dużo dać od siebie. Czyli pojechać, pokazać, pomóc, no takie różne rzeczy. One nie są takie stricte finansowe. Ja to mówię po to, żeby pokazać wam kolejny slajd, który mówi Fundacja Wolnego Otwartego Oprogramowania. Można pomagać, wykorzystywać sobie z jednej strony te wszystkie rzeczy w swoim życiu prywatnym, w biznesie, pomagać innym, dzielić się, wymieniać się. Tak? Zapraszam was do tego, żebyście razem ze mną i z innymi podziałali w fundacji po to, żeby coś zrobić dla innych, żeby podzielić się tą wiedzą. Niech każdy wygra. Niech każdy zarobi. No w biznesie ja to mówię razem z paroma moimi kolegami, że każdy musi zarobić. Tak? Nie ma chytry, bo to nie o to chodzi. Startujemy na przykład po 2 czy 3 do jakiejś pracy. Ja zrobię serwer, kolega zrobi stronę internetową, layout strony i napisze oprogramowanie w Pythonie. Zrobimy razem z tego usługę, sprzedamy klientowi. Każdy zarobi. I potem każdy odda coś innemu. Do tego was zachęcam, żebyście też po pierwsze wykorzystywali, czerpali z tego, bo po to to jest to wolne i otwarte oprogramowanie, no a na końcu jeszcze pomagali innym i wtedy wszyscy zarobią. A jak będziecie chcieli prowadzić własny biznes, to bierzecie sobie Linuxa, pełno oprogramowania, robicie firmę i spokojnie ją sobie prowadzicie przy niedużych kosztach. Jedna drobna uwaga na koniec, nie proponuję nikomu wpisywać w książkę przychodów i rozchodów w pozycji koszty oprogramowania otwartego i wolnego, bo wam przyłożą zdrowe kary za to. No i tyle. Dziękuję serdecznie. To jest to, co chciałem wam powiedzieć po prostu o tym, co robię na co dzień. Mam nadzieję, że gdzieś wam się to kiedyś przyda w życiu.